Krymitalia, kryminalna Italia, seria Kryminalne miasta. Odcinek drugi: Mediolan: Kto zabił osiem kobiet? Cześć, zapraszam Was dziś na drugi odcinek z cyklu Kryminalne miasta. Jak pewnie część z Was wie, ponieważ pisałam o tym na YouTubie, na moim Instagramie i na Facebooku, miałam dość spore problemy techniczne ostatnimi czasy. Dlatego też po raz pierwszy w ogóle w historii tego podcastu w zeszłym tygodniu nowy odcinek się nie pojawił. Ale cały czas z tym walczę. Trochę pozmieniałam ustawienia, trochę inaczej wszystko skonfigurowałam, także mam nadzieję, że uda mi się nagrać ten odcinek. A jeśli nie, no to będę próbować dalej. W każdym razie, dzięki za słowa wsparcia i za to, że czekacie na kolejny odcinek. No i miejmy nadzieję, że go dostaniecie tym razem. Tak więc dzisiaj zaczniemy sobie od roku 1971, a przeniesiemy się do Mediolanu, czyli głównego miasta regionu Lombardia. 71. Był to rok, w którym rozpoczęła się trzecia załogowa misja księżycowa Apollo 14. Po 19 latach przywrócono łączność telefoniczną między wschodnim a zachodnim Berlinem. Charles Manson i jego wspólnicy zostali skazani na śmierć, ukazał się album Imagine Johna Lennona, a urodzili się między innymi piosenkarka Mary J. Blige, aktorka Dennis Richards i aktor Ivan McGregor. Specjalnie powiedziałam, że zaczniemy od roku 1971, ponieważ nie opowiem wam dzisiaj o jednej sprawie, ale o kilku, które miały miejsce na przestrzeni dobrych kilku lat, nawet więcej niż kilku, właściwie kilkunastu, i które być może są ze sobą w jakiś sposób połączone, ale to, że mogą być one ze sobą połączone. Wypłynęło właściwie dopiero teraz, zaledwie rok temu, czyli w 2020. A to wszystko, a właściwie najbardziej znana z tych spraw, zaczyna się właśnie w roku 71. I od tej sprawy chciałabym zacząć. Jest pewna gorąca sobota, 24 lipca 1971 roku. I poznajemy wtedy 26-letnią kobietę, która nazywa się Simonetta Ferrero. Dziewczyna pochodzi ze znanej i dobrze sytuowanej piemąckiej rodziny. Jej ojciec jest inżynierem i dyrektorem firmy Montedison. Jest to firma działająca między innymi w branży chemicznej, farmaceutycznej i metalurgicznej. Dziewczyna jest świeżo po ukończeniu studiów na kierunku nauki polityczne na Uniwersyta Katolika w Mediolanie. Z polecenia ojca udaje jej się dostać posadę w tej samej firmie, w której on pracuje, czyli Montedison. Simonetta zajmuje się tam między innymi pracą w kadrach i hr -ach. Było to określane jako coś w stylu zarządzania personelem. I pracuje na tym stanowisku od dość niedawna, w tym roku 71. No i tego właśnie dnia, o którym wspomniałam na początku, czyli 24 lipca, Simonetta ma do załatwienia kilka spraw na tak zwanym mieście, ponieważ następnego dnia razem z rodzicami wybiera się na wakacje, a ich celem jest Korsyka. Jednak przed. Odjazdem. Młoda kobieta planuje jeszcze coś tam sobie kupić, pójść do kosmetyczki, między innymi po prostu pozałatwiać jakieś tam drobne rzeczy. Simonetta, zanim wychodzi z domu, mówi jeszcze do swojej mamy, że wróci na pewno na obiad, na 13, i że z całą pewnością da radę spakować walizkę, to znaczy, zdąży tę walizkę spakować. Przed porannym wyjazdem na wakacje. Simonetta odwiedza najpierw sklep tapicerski, w którym ma zamiar wybrać nowe obicia na poduszki do salonu. Razem z mamą są zresztą wielkimi fankami aranżowania wnętrz. Następnie udaje się do księgarni, gdzie około godziny 10:37 kupuje kieszonkowy słownik włosko-francuski. Simonetta, można powiedzieć, jest perfekcjonistką i woli być przygotowana na pobyt w obcym kraju. To znaczy, woli mieć ze sobą jakąś pomoc, właśnie w postaci słownika, jeśli nie znałaby jakiegoś słowa. No, wiadomo, jak to jest. Nie mam pojęcia, czy ona znała francuski, czy po prostu to były raczej takie rozmówki włosko-francuskie, żeby się czuła nieco pewniej. Nie wiem, w każdym razie to jest nieważne. Ważna jest ta godzina, o której ona ten słownik kupiła, czyli około 10.37 rano. Kolejnym etapem tego dnia Simonetty jest wizyta w gabinecie kosmetycznym. I tam ona robi sobie m.in. depilację, a później udaje się też na takie drobne kosmetyczne zakupy w niewielkiej galerii, w której zresztą też znajduje się ten rzeczony gabinet przymierza tam kostiumy kąpielowe, kupuje m.in. innymi kremy do opalania i jakieś jeszcze tego typu drobiazgi. Około godziny 11:30 Simonetta jest widziana w okolicach wejścia do budynków Uniwersytetu Katolika. Pamiętacie, że jest to właśnie ten uniwersytet, na którym ona studiowała. Jest widziana przy bramie od strony Largo Gemelli. No bo wiadomo, zawsze uniwersytet to jest spory kompleks budynków, jest z pewnością jakieś wejście na kampus główne, ale są też różne wejścia poboczne od różnych stron. I tutaj też tak było, tak więc zaznaczam, że ona wchodziła od strony Largo Gemelli. Później to będzie dosyć istotne, dlatego o tym mówię. I jak już wspomniałam, zgodnie z umową z mamą, Simonetta miała wrócić na obiad około godziny 13.00. Jednak niestety tak się nie stało. Kobieta nie pojawia się o tej godzinie w domu. Mijają dwie godziny, jest piętnasta i nadal jej nie ma. I takie spóźnienie właściwie nigdy wcześniej się Simonetcie nie zdarzyło. Zawsze była bardzo obowiązkowa i punktualna. Tutaj może pora, żeby powiedzieć jeszcze kilka słów o niej. Oprócz tego, że była ona taką dziewczyną... Właśnie bardzo poważnie podchodzącą do swoich obowiązków, to miała też taki dosyć, można powiedzieć, staroświecki styl bycia. Wiecie, że tam lata 60., 70. to były takie lata rozkwitu kultury hipisowskiej, wtedy też dziewczyny coraz odważniej poczynały sobie z modą, nosiły bardzo kolorowe ubrania, trochę takie kolorowe ptaki. Takie charakterystyczne opaski na włosy, pewnie dzwony, jakieś takie właśnie różne ciekawe fasony. Natomiast Simonetta zupełnie nie. Ona, można powiedzieć, była nawet taka trochę demodée. Bardziej jej się podobały różne klasyczne ubrania, również muzyka, muzyka klasyczna jej się bardzo podobała. No i była taką właśnie dziewczyną, bardzo przywiązaną, można powiedzieć, też do tradycji w pewnym sensie. W każdym razie jeszcze powiem co nieco więcej za jakiś czas o charakterze Simonetty, ale tutaj chciałam tylko taką małą dygresję, nawiązując właśnie do tej jej obowiązkowości i punktualności. Oprócz tego też dziewczyna miała bardzo dobre relacje ze swoimi rodzicami, mieszkała z nimi i właściwie nie było między nimi nigdy żadnych jakichś większych kłótni czy zatargów. I zazwyczaj właśnie gdzieś tam jadali razem posiłki, i na te posiłki, na jakiekolwiek umówione spotkanie, ona według słów bliskich rodziny nigdy się nie spóźniała. Tak więc zdecydowanie jest to zrozumiałe, że tamtego dnia, kiedy nie przyszła, pomimo tego, że mówiła, że przyjdzie, no to każdy zrobił się niespokojny w domu. Zaniepokojeni rodzice zaczynają więc już w tym momencie, po tych dwóch godzinach, obdzwaniać okoliczne szpitale, no bo pomyśleli sobie, że być może ona gdzieś tam straciła przytomność, może zemdlała, może coś jej się stało, może nie pamięta. Wiadomo, też wyobraźnie działa na najwyższych obrotach, więc rodzice obdzwaniają szpitale. Natomiast dwie siostry Simonetty... Postanawiają pójść do miejsc, w których wcześniej miała być ich siostra. Czyli zaglądają do tego sklepu tapicerskiego, później do galerii handlowej, do gabinetu kosmetycznego, ale nigdzie nie ma śladu po ich siostrze. Około godziny 20, a więc już 7 godzin po tym, jak Simonetta miała wrócić do domu, rodzice zgłaszają jej zaginięcie. Ojciec podaje policji następujący rysopis córki. 1,65 wzrostu, jasne oczy, kasztanowe włosy spięte w kok na karku, biała bawełniana bluzka, ciemnoszara spódnica, letnie buty, torebka na pasku, zrobiona ze skóry i z materiału, w której były dokumenty i przedmioty osobiste. Niestety już tego samego wieczora zupełnie wyczerpany i zdruzgotany, zdruzgotany tymi poszukiwaniami, a przede wszystkim brakiem wiedzy o losie córki, ojciec Simonetty ląduje w szpitalu. Tak jak wspomniałam, śledczym też może się zarysować obraz Simonetty jako takiej wręcz idealnej córki. Oprócz tego, co już Wam powiedziałam, miała ona zawsze bardzo dobre oceny w szkole, na studiach, właściwie nie dotknęły jej żadne bunty wieku młodzieńczego czy wieku dorastania, nie było tam żadnych ekscesów, a było dużo takich rzeczy, które właśnie są, powiedzmy, godne podziwu, czy gdzieś tam uważane powszechnie za pozytywne. Między innymi wolontariat w Czerwonym Krzyżu. Tak jak już też powiedziałam, Simonetta była wielką fanką muzyki klasycznej, była taką, można powiedzieć, damą w każdym calu. A do tego, co pewnie dla wielu ludzi może być też bardzo ważne, była praktykującą katoliczką i właściwie nie opuszczała żadnej mszy. No więc, mijają dwa dni, i Simonetty niestety nadal nie ma, ani jej, ani właściwie żadnego śladu po niej. 26 lipca, dwa dni po zaginięciu, młody student filozofii, a także kleryk czyli Student, można powiedzieć, seminarium duchownego, ktoś, kto przygotowuje się do zostania księdzem. 23-letni Mario Tozzi, zresztą on dziś jest w ogóle biskupem i nauczycielem uniwersyteckim. A więc ten oto młody człowiek, Mario Tozzi, około godziny 9 rano udaje się do sekretariatu uczelni Uniwersyta Katolika, znajdującego się dość daleko od wejścia przy Largo Gemelli. Gdzie, jak pamiętacie, ostatni raz widziano Simonettę Ferrero. Młody student, jak później zezna, wcześniej około ósmej rano uczestniczył w mszy, a później, właśnie po jakiejś tam pół godzinie, zamierzał jeszcze załatwić jakąś tam sprawę w sekretariacie. I kiedy był już w budynku uniwersytetu i przechodził koło damskich toalet, nagle jego uwagę przykuła Płynąca bez przerwy z kranu woda. To było tak, z tego co zrozumiałam, z tych opisów, właśnie w artykułach, z tych jego zeznań, to nie było tak, że ta woda kapała jakoś tam delikatnie, tylko po prostu leciała strumieniem. I jak później on wyjaśniał, zainteresował się tym faktem, ponieważ w seminarium był bardzo przyzwyczajony do porządku i dyscypliny i nie lubił też jak coś się marnowało. W tym sensie, że na przykład jak ktoś nie przebywał w danym pomieszczeniu, no to należało zgasić światło, jak leciała woda z kranu i nikogo tam nie było, to należało ją zakręcić. No w ten tak wyglądało jego tłumaczenia. Więc uznał, że ta płynąca bez powodu z kranu woda jest dużym marnotrawstwem i dlatego postanowił wejść do tych damskich toalet i zakręcić kurek. No i jak się możecie już pewnie domyślić, kiedy wszedł do środka, dokonał niestety makabrycznego odkrycia. W toalecie leżało bowiem zakrwawione i pokryte ranami ciało Simonetty. Dziewczyna została rozpoznana przez dwóch dalszych krewnych. Niestety jej rodzice nie byli w stanie tego zrobić, ponieważ po otrzymaniu wstrząsającej informacji ojciec doznał dwóch zawałów serca, a matka załamała się nerwowo. Jak wykazała autopsja, Simonetcie zadano około 33 ciosów ostrym nożem o dość długim ostrzu. Siedem z nich było na pewno śmiertelnych. Rany zadawano m.in. w brzuch, szyję i klatkę piersiową. Zwłoki były całkowicie ubrane. I na pierwszy rzut oka nie nosiły śladów przemocy seksualnej, i potwierdziła to również autopsja. Na dłoniach kobiety widniało sporo ran, co świadczyło oczywiście o tym, że próbowała się ona zaciekle bronić przed swoim napastnikiem. Pozostaje takie właściwie najważniejsze pytanie: co właściwie Simonetta robiła na tym uniwersytecie? Po co ona tam poszła? Bo z tego, co wynikało z rozmów z jej rodziną, z, z rodzicami, właśnie z siostrami, gdzieś tam ze znajomymi, no to ona miała jakieś tam konkretne plany na tę sobotę przedwyjazdową, przed wakacjami, i raczej chyba nikomu nie wspomniała o tym, że będzie szła na ten uniwersytet. A więc śledczy tworzą sobie na sam początek jakieś tam oczywiście pewne hipotezy. Według pierwszej z nich. Simonetta udała się na uniwersytet tylko po to, żeby skorzystać z łazienki, zwyczajnie z powodu potrzeby fizjologicznej. Jednak, co tu mocno nie pasuje, to to, że wybrała ona łazienkę położoną w sporej odległości od wejścia przy Largo Gemelli. Na pewno, gdyby bardzo potrzebowała skorzystać z toalety, to wchodząc tym wejściem zdecydowanie Wybrałaby toaletę bliższą, po prostu. Natomiast ta toaleta, w której ją znaleziono, była naprawdę w sporej odległości od tego wejścia i trzeba było tam nieźle się nakluczyć po tym budynku, żeby do niej dotrzeć. Według kolejnej hipotezy, mogła ona pójść na uniwersytet, żeby zrobić przysługę swojej przyjaciółce, a mianowicie chciała zabrać dla niej jakieś notatki do egzaminu. Później znaleziono zresztą te notatki na biurku Simonetty. Pierwszym podejrzanym z miejsca stał się oczywiście Tozzi, ten kleryk, który znalazł ciało. Za jego winą mógł przemawiać fakt, że mężczyzna nie zgłosił swojego odkrycia od razu. To było tak, że on znalazł Simonettę, wyszedł z tamtej Łazienki. I po drodze minął się z inną studentką, która później zeznała, że na jego twarzy zobaczyła widoczne oznaki szoku. I jak to zobaczyła, że coś jest nie tak po prostu z tym chłopakiem, to pobiegła do tej toalety i również wtedy zobaczyła leżące w kałuży krwi ciało Simonetty. I dopiero jakiś czas później, pewnie było to kilka godzin, na pewno tego samego dnia. Mario w towarzystwie swojego adwokata zgłosił się na posterunek. Ten kierunek w śledztwie, to znaczy ewentualna wina kleryka, został jednak dość szybko porzucony. Jak argumentował adwokat przyszłego księdza, jego klient nie znał Simonetty, nigdy się nawet nie widzieli, a tym bardziej nie poznali. Gdyby faktycznie zabił dziewczynę, to przede wszystkim po co miałby wracać na miejsce zbrodni czy aż tak by ryzykował oprócz tego gdzie podziały się ubrania w których miałby ją zabić były to jak udowodniono te same ubrania które miał on na sobie dwa dni wcześniej czyli w dzień zaginięcia Simonetty i nie było na nich żadnych absolutnie plam według patologa przeprowadzającego autopsję Zabójca kobiety z całą pewnością powinien nosić na sobie jakieś ślady zadrapań zadanych przez ofiarę, która walczyła o swoje życie. Natomiast na ciele Maria nie znaleziono ani jednego takiego śladu. Co prawda krew o takiej samej grupie, jaką miał kleryk, została znaleziona w tej rzeczonej Łazience. Ale po pierwsze, taką grupę krwi miały dziesiątki tysięcy innych Włochów, a po drugie było mało prawdopodobne, że pochodziła ona akurat od Maria, skoro nie miał on żadnych ran na ciele. Skąd więc miałaby ta krew wypłynąć? Przypomnę, że oczywiście nie były to jeszcze czasy badań DNA, więc jedyne co mogli zrobić hmm, eksperci, to zbadać grupę krwi i tyle. Sprzedawczyni z perfumerii w galerii, do której udała się Simonetta w Dzień Zaginięcia, zeznała, że podczas gdy dziewczyna robiła zakupy, na zewnątrz przy krawężniku zaparkowany był biały Fiat 500. Kobieta nie umiała jednak powiedzieć ani kto siedział za kierownicą, ani czy auto mogło czekać konkretnie na Simonettę. Nie widziała też, czy dziewczyna wsiadła do tego samochodu po wyjściu ze sklepu. W czasie kiedy Simonetta była na uniwersytecie na jego terenie pracowali murarze. Jak później e, odkryto, używali oni młotów pneumatycznych, które zdecydowanie mogły skutecznie zagłuszyć jakiekolwiek hałasy, na przykład wołanie o pomoc czy odgłosy szarpaniny. Być może morderca wykorzystał właśnie tę okoliczność, a może skorzystał też z tego, że około południa w porze obiadowej na uniwersytecie było prawie całkiem pusto. Poza tym był to oczywiście też lipiec, czyli środek wakacji, więc musiało być tym bardziej pusto, skoro nie było tam studentów. Robotnicy zostali oczywiście dokładnie przesłuchani. Przeszukano nawet ich domy, sprawdzono ubrania, a także grupy krwi, no i musiano też porzucić ten trop, ponieważ nie znaleziono żadnych dowodów, aby mieli oni mieć jakiekolwiek powiązania z, z tym, co spotkało Simonettę. Śledczy, co ciekawe, musieli też wykluczyć motyw rabunkowy. Z torebki Simonetty nic nie zginęło. Mimo, że były w niej zarówno liry, jak i franki, kobieta miała również na sobie dość kosztowną biżuterię, był to m.in. złoty pierścionek, ale i ona pozostała na swoim miejscu. Na samym początku spekulowano też na temat ewentualnego motywu seksualnego, ale jak pamiętacie, autopsja wykazała, że również i to musiało zostać wykluczone. W grę przez jakiś czas wchodził też motyw zemsty. Spekulowano, że być może Simonetta została zatrudniona w firmie Montedison z polecenia swojego ojca, właśnie na miejsce kogoś, kto przez to albo stracił pracę, albo stracił możliwość zatrudnienia. Przeszło mu to po prostu koło nosa, przez to, że na jego miejsce wskoczyła Simonetta. Jednak nie znaleziono na to żadnych dowodów i również ten trop szybko musiał zostać porzucony. 29 lipca odbył się pogrzeb Simonetty. Celebrował go między innymi jej wujek, kardynał Carlo Ferrero, a uczestniczyło w nim mnóstwo ludzi, w tym jej przyjaciółek z Uniwersytetu Katolika i znajomych z pracy. Co do śledztwa, to funkcjonariusze doszli do wniosku, że morderca miał wystarczająco dużo czasu, żeby zmyć z siebie krew, przebrać się, np. w jakimś prywatnym gabinecie na terenie uniwersytetu i zniknąć przez nikogo niezauważonym. 4 sierpnia na terenie uniwersytetu znaleziono chusteczkę, szmatę i ubranie w kolorze niebieskim. Ale nie mam żadnych informacji, czy te odkrycia do czegokolwiek doprowadziły. No na pewno do niczego znaczącego, bo pewnie już o tym byśmy wiedzieli. Analiza życia prywatnego Simonetty Ferrero, jak pewnie się domyślacie, też nie przynosi nic zaskakującego. Dziewczyna nie miała chłopaka, mieszkała jeszcze z rodzicami, była bardzo poważna, bardzo serio traktowała swoje obowiązki. Przyjaciele i znajomi wręcz lekko nabijali się z niej, ale w taki oczywiście miły sposób, nie jakiś tam złośliwy, że jest taka właśnie układna, porządna, że taka trochę demodę z tymi włosami zawsze spiętymi w kok i sznurem perę na szyi, a do tego oczywiście jeszcze pobożna. Śledczy też przyglądają się mężczyznom, którzy w ostatnim czasie Bywali dość mocno natrętni w kontaktach ze studentkami na uniwersytecie, ale i ten trop szybko upada. Nikomu nie dało się udowodnić żadnego powiązania z morderstwem Simonetty. Po przesłuchaniach dosłownie setek osób, niestety nie udaje się znaleźć ani jednego świadka, który widziałby coś konkretnego czy przydatnego, i nadal nie jest znany motyw mordercy. W 1994 roku, a więc wiele lat po zabójstwie Simonetty, do prokuratury w Mediolanie przychodzi anonimowy list. Kto słucha moich podcastów, ten wie, że we włoskich sprawach kryminalnych te anonimowe listy przewijają się zadziwiająco często. Autorka tego listu twierdzi, że w 1974 roku, a więc trzy lata po morderstwie Simonetty, Jedna z jej przyjaciółek była napastowana przez księdza, który również w tamtym czasie pracował na Uniwersytecie Katolika i który później został zwolniony ze względu na niestosowne zachowania wobec studentek. Również i ten trop szybko upadł i nie doprowadził do niczego przydatnego. Aż do tej pory morderca Simonety nie został zidentyfikowany. Chociaż na przestrzeni lat zdarzało się bardzo dużo razy, że przeróżne osoby przyznawały się do tej zbrodni, jednak za każdym razem okazywało się to konfabulacją, pewnie przede wszystkim w celu szukania atencji. Mnie zastanawia w tej sprawie na pewno kilka szczegółów: po pierwsze, Simonetta zaginęła 24 lipca. A jej ciało zostało znalezione dopiero 26. Czy to oznacza, że przez dwa dni leżało w Łazience i nikt go nie zobaczył? Były co prawda wakacje, na uniwersytecie nie było tłumów, ale nadal wydaje mi się to zaskakujące. Po drugie, dlaczego w ogóle Simonetta tam poszła? Jeśli tylko po to, żeby skorzystać z toalety, to. Dlaczego nie wybrała tej, która znajdowała się najbliżej od wejścia, którym właśnie dostała się do budynku? I kolejna sprawa, czy mogła być tam z kimś umówiona? Nikomu nie powiedziała, że idzie na uniwersytet? Czy mogło być to miejsce jakiejś sekretnej, jeśli nie randki, no to chociaż jakiegoś spotkania? I czy to właśnie ta osoba zrobiła jej krzywdę? To jednak, jak wspomniałam na samym początku, nie koniec czarnej serii zabójstw, z przełomu lat 60. i 70. w Mediolanie. Dopiero około rok temu pewna grupa kryminologów postanowiła znowu bliżej przyjrzeć się morderstwu Simonetty oraz różnym innym sprawom, które właśnie miały miejsce na terenie Mediolanu w tamtych latach. I kryminolodzy ci doszli do wniosku, że zabójstwo Simonetty Ferrero. Mogło być dziełem seryjnego mordercy, który działał w Mediolanie i zabił oprócz niej siedem innych kobiet. Kryminolog Franco Poza użył do swojej analizy pewnego amerykańskiego oprogramowania, które bardzo dokładnie bada teren działania mordercy. Dzięki temu udało mu się znaleźć możliwe powiązania pomiędzy śmiercią Simonetty, oraz siedmioma innymi morderstwami. Cofamy się teraz do roku 1964, a więc na 7 lat przed śmiercią Simonetty. Olimpia Drusin jest 44-letnią kobietą, która ma jednego syna. Jest samotną matką i bardzo często ze swoim dzieckiem zmieniają miejsce zamieszkania, przede wszystkim po to, żeby uniknąć plotek. Olimpia chce chronić swoje dziecko, które zresztą urodziła w bardzo młodym wieku, przede wszystkim dlatego, że pracuje jako kobieta do towarzystwa. Zwyczajowo działa w okolicach dworca w Mediolanie, ale w tę noc, w którą niestety straciła życie, jest inaczej. Ponieważ nie jest w okolicy dworca, ale udaje się autem ze swoim klientem dużo dalej. Tak się składa, że zatrzymują się rzut beretem od mieszkania najlepszej przyjaciółki Olimpii. I nie wiem, czy Olimpia wybrała akurat taką lokalizację, ponieważ pomyślała, że wtedy będzie się czuła bezpieczniej, i też nie wiem, dlaczego zmieniła swoje przyzwyczajenia. Skoro zawsze spotykała się z klientami w jakiejś tam konkretnej lokalizacji, to dlaczego akurat w tę jedną noc zgodziła się odjechać? Olimpia podczas tego spotkania ma na sobie kurtkę z kołnierzem ze sztucznego futra, a w torebce pieniądze. Czyli no, wygląda na to, że ym, może nie powiem, że nie narzeka na brak pieniędzy, bo pewnie w jej sytuacji to nie jest najlepsze określenie ponieważ wyobrażam sobie, że robi to, co robi właśnie dlatego, żeby jakoś przeżyć i zapewnić byt swojemu dziecku. W każdym razie no, ma na sobie eleganckie ubranie i na pewno ma przy sobie pieniądze. W pewnym momencie mężczyzna, który jej towarzyszy, atakuje ją, idźga nożem, ale nie dla rabunku, ponieważ nie zabiera ze sobą absolutnie nic. Ta przyjaciółka, koło której domu się zatrzymali, zeznaje, że nic absolutnie nie widziała ani nie słyszała, pomimo tego, że do zbrodni doszło dosłownie pod jej oknami. Śledztwo spełza niestety na niczym. Przez chwilę pojawia się co prawda wątek księdza, znowu, który pracował jako kapelan na statkach pływających do Argentyny. I kilka miesięcy po morderstwie Olimpii popełnił samobójstwo, rzucił się pod pociąg. Ale do dziś nie ustalono, czy mógł on mieć coś z tym wszystkim wspólnego. W każdym razie, jak ustalili ci kryminolodzy rok temu, zabójstwo Simonetty, a także Olimpii, o której wam przed chwilą opowiedziałam, miało miejsce na terenie trójkąta pomiędzy Via Filzi, Via Pace. I Piazza Corduzio. I właśnie według tego programu użytego przez kryminologa, ten trójkąt, w takim oczywiście sensie geograficznym, mógł być strefą działania syryjnego mordercy. Trzy lata później, w 1964 roku, życie traci kolejna kobieta. Jest to 29-letnia Elisabetta Cazarote. Do morderstwa dochodzi w południowej części Mediolanu, a narzędziem zbrodni jest po raz kolejny nóż. I w tym przypadku tak naprawdę o tej sprawie wiadomo niewiele więcej. Jedyne co jest pewne, to to, że zabójca Elizabety nadal pozostaje bezimienny. 16 lutego 1970 roku 45-letnia Adele Margerita Sena. Matka dwóch córek zostaje zamordowana kilkudziesięcioma ciosami zadanymi nożem w różne miejsca na ciele. Jak wykaże śledztwo, została zaatakowana od tyłu. Do tego incydentu dochodzi w pensjonacie położonym niedaleko stacji kolejowej, który kobieta prowadziła. Jedna z jej córek, Agostina Belli, została później bardzo znaną, zwłaszcza w latach 70., włoską aktorką komediową i robiła przez całe swoje życie wszystko, aby odkryć prawdę o zabójcy matki. Dzisiaj Agostina jest przekonana, że Adele padła ofiarą seryjnego zabójcy potwora z Mediolanu, jak zdążyła już ochrzcić go prasa. W roku 1970 Agostina stawiała swoje pierwsze kroki w przemyśle filmowym. Mieszkała ze swoim ojcem, a matka była właśnie z tym swoim mężem w separacji. Jak opowiada w wywiadzie, do domu swojej mamy odważyła się wejść dopiero po upłynięciu roku od jej śmierci. Co zaskakujące, kiedy tam wreszcie zdecydowała się wejść. Na stole w kuchni zastała dwie szklanki, butelkę likieru i opakowanie cukierków. Z żadnego z tych przedmiotów, jak się dowiedziała, nie pobrano odcisków palców. Na podłodze była też nadal krew Adele. Agostina uważa, że matka sama wpuściła do pensjonatu swojego zabójcę i że się go nie bała. Z domu nie zginął też ani zegarek, ani złoty łańcuszek. Tak jakby. Po raz kolejny, jeśli to ta sama osoba, mordercy nie zależało na rabunku. Agostina dodaje też ważny szczegół. Według niej jej mama przyjaźniła się bardzo z Elizabetą Cazarotto, ofiarą numer dwa, tą o której wam mówiłam, że właściwie niewiele wiadomo. Agostina mówi, że one dwie, to znaczy jej mama i Elizabetta, często jeździły razem na różne wycieczki, na przykład nad jezioro. A także chadzały do kasy. Agostina po zamknięciu oficjalnego śledztwa w sprawie morderstwa jej matki, próbowała oczywiście działać na własną rękę, zatrudniła m.in. prywatnego detektywa, ale bardzo szybko zaczęła też dostawać telefony z pogróżkami, różne anonimowe listy i wiadomości w stylu skończysz jak twoja matka, jeśli tego nie zostawisz, więc ze strachu co pewnie nie dziwne, postanowiła odpuścić. Natomiast kiedy w 2020 roku pojawiła się informacja, że według kryminologów, którzy ponownie zainteresowali się sprawami morderstw w Mediolanie, mogło być to dzieło tego samego człowieka, Agostina zdecydowanie skłania się właśnie ku tej tezie i bardzo mocno ją popiera. 16 czerwca 1971 roku dochodzi do kolejnego zabójstwa. Tym razem ofiarą jest Salvina Rota. Kobieta zginęła od ciosów zadanych tym razem nie nożem, ale ostrym pilnikiem i na koniec była również duszona. Została zamordowana tuż po tym, jak skończyła swoją zmianę jako kasjerka w supermarkecie. Pojawiały się też spekulacje, że również ona, podobnie jak pierwsza ofiara, Olimpia Drusin, zajmowała się prostytucją. 18 marca 1975 roku we własnym mieszkaniu zostaje zabita stylistka Valentina Masneri. Kobieta jest bezdzietną mężatką, a jej mąż pracuje jako grafik. Jej ciało znaleziono ubrane w szlafrok i w kapciach, i wyglądało to tak, jakby sama otworzyła drzwi swojemu oprawcy. Również i ona, podobnie jak Adele, została zaatakowana od tyłu. Jej mąż przez lata walczył o to, aby śledztwo w jej sprawie nie zostało zamknięte, a zabójca odnaleziony, jednak niestety bezskutecznie. Również w mieszkaniu, ale tym razem współdzielonym z przyjaciółką, Dochodzi do zabójstwa kolejnej dziewczyny, dwudziestoletniej Tiziany Moscadelli. Obie kobiety, to znaczy Tiziana i jej współlokatorka, pracowały jako eskorty. Tizianie ktoś zadał kilkadziesiąt ciosów nożem oraz śrubokrętem. Początkowo sądzono, że sprawcą mógł być klient, ale jak wyniknęło z toku śledztwa, Tiziana nigdy nie spotykała się z mężczyznami w swoim mieszkaniu. Zawsze tylko gdzieś na ulicy lub w aucie. Dopiero w styczniu tego roku 2021 do tej czarnej listy zabójstw dodano morderstwo 55-letniej Alby Trosti. Została ona zamordowana w 1969 roku i, jak sądzi nasza dzielna grupa kryminologów, Mogła być ona ósmą ofiarą seryjnego mordercy z Mediolanu. Kobieta była już na emeryturze, jednak jak ustalono nocami handlowała swoim ciałem. Alba była stałą mieszkanką pensjonatu, za który płaciła niewielki czynsz pieniędzmi pochodzącymi z zarobków jej ojca. Przez ów pensjonat przewijało się mnóstwo studentów, robotników, kolejarzy, którym zależało na niedrogim loku. Był to w każdym razie pensjonat bardzo podobny do tego, który prowadziła Adele, mama Agostiny Belli, zamordowana rok później. Album Trosti zamordowano w pensjonacie, a dokładniej mówiąc została ona uduszona. Z jej pokoju nic nie zginęło, podobnie jak we wszystkich innych przypadkach. Hipoteza kryminologa o wspólnym sprawcy wszystkich ośmiu morderstw opiera się głównie na terenie działania mordercy. Podlinkuję Wam mapkę, na której jest dokładnie pokazane, że każde z tych morderstw miało miejsce w obrębie trójkąta ulic i placu, o których Wam już wspomniałam. Do tego dochodzą kolejne elementy. Przede wszystkim za każdym razem nic nie zginęło. Motyw rabunkowy można więc w ośmiu przypadkach wykluczyć. Nie wiem natomiast, jak z motywem seksualnym, ponieważ oprócz Simonetty nie dotarłam do informacji, czy w przypadku którejkolwiek z pozostałych ofiar doszło do jakiejkolwiek przemocy na tle seksualnym. Rozstrzał wieku wszystkich ofiar jest też dość spory. Miały one od 20 do 55 lat. Niektóre z nich pracowały jako prostytutki, ale nie wszystkie. Na ich tle zdecydowanie wyróżnia się Simonetta Ferrero, która była uważana niemal za świętą i zupełnie nie pasuje do pozostałych ofiar. Większość zaatakowanych kobiet mogła znać swojego napastnika, bo albo otwierały mu same z siebie drzwi, albo siedziały z tym kimś w samochodzie. Kilka z nich zostało zaatakowanych od tyłu. Wreszcie modus operandi, który nie zawsze jest identyczny, co chyba u seryjnych morderców nie zdarza się często, bo raczej trzymają się oni jakiegoś tam swojego utartego schematu. Tutaj większość kobiet zginęła od ciosów nożem, ale jako narzędzie zbrodni pojawia się też w pewnym momencie pilnik oraz śrubokręt. Dwie z kobiet zostały uduszone, co według kryminologa może jedynie stanowić wyjątek potwierdzający regułę. Być może morderca planował zupełnie co innego, ale został na przykład przez kogoś zaskoczony lub kogoś czy czegoś się wystraszył i postanowił zabić w mniej krwawy sposób. Był też taki, było też takie zeznanie chyba jakichś studentów, którzy właśnie mieszkali w tym pensjonacie co Alba Trosti. I oni zeznali, że coś tam pod schodami słyszeli, widzieli, jak Alba z kimś tam rozmawia, z jakimś mężczyzną. Ale jakoś tam się szczególnie tym nie zainteresowali, tylko poszli w swoją stronę. To były jakieś tam tylko cienie, wieczorem chyba to było. I właśnie tutaj można przypuszczać, że w przypadku właśnie Alby, może też dlatego morderca nie użył noża, tylko po prostu ją udusił, żeby uniknąć, nie wiem, hałasu. Może zauważył, że ktoś tam jest przy tych schodach, ktoś go obserwuje, czy przechodzi i wystraszył się tego, że może zostać odkryty? Ponieważ jest to bardzo świeży wątek, mówią oczywiście o powiązaniu tych wszystkich ośmiu morderstw ze sobą, to trudno na razie spekulować, czy faktycznie coś może być na rzeczy. Na pewno będę śledzić wszystkie doniesienia i jak tylko coś się pojawi, dam Wam znać. A wy oczywiście napiszcie, co myślicie. Czy Simonetta pasuje wam do wzoru? Czy mogła być jedną z ośmiu, a może nawet i więcej ofiar potwora z Mediolanu? Zaskakujące, że w każdej z tych spraw nie było niemal żadnych podejrzanych, żadnych świadków i żadnych śladów. Może to świadczyć o tym, że cóż, morderstwa doskonałe chyba jednak istnieją. Nie zapomnijcie od czasu do czasu wpaść na Facebooka i Instagrama Krymitalia Podcast i trzymajcie kciuki, żeby z moim sprzętem do nagrywania było wszystko ok i żeby mogła dalej dla Was tworzyć podcasty. Dzięki za wysłuchanie kryminalnych miast. Trzymajcie się i słyszymy się, mam nadzieję, w następny czwartek. Ciao, ciao.